Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym komentarzu wideo portalu epetrol.pl. W tym tygodniu, jeśli chodzi o zmiany na polskich stacjach, nie widzieliśmy spektakularnych różnic w porównaniu z tygodniem poprzednim w cenach benzyny i autogazu. Ceny utrzymują się na poziomie odpowiednio 6,62 i 3,02, natomiast wyraźna obniżka dotyczyła oleju napędowego, który potaniał o 8 groszy do poziomu 7 zł i 84 grosze. Na rynku światowym także mamy do czynienia z pewną przeceną. Ropa na chwilę nawet zeszła poniżej poziomu $90 za baryłkę i to wiązać można przede wszystkim z sytuacją w Chinach, tym, że w Kantonie, czyli takiej gigantycznej, wielomilionowej aglomeracji, wdraża się bardzo radykalny lockdown związany z polityką ograniczania koronawirusa i to wpływa na rynkowe nastroje. Drugim takim czynnikiem, który w jakiś sposób może powodować spadki czy przeceny, jest oczywiście obawa o recesję, zwłaszcza w kontekście Stanów Zjednoczonych, tamtejszych decyzji o stopach procentowych. Jednak chyba pierwsze takie optymistyczne przesłanki, które niedawno się pojawiły, nie są wystarczające, żeby sądzić, że tej recesji w jakiś sposób nie będzie, czy uda się jej uniknąć. I co za tym idzie, notuje to również surowiec czy nastroje handlujących na rynku naftowym. Jeśli natomiast chodzi o prognozy dla rynku polskiego, tutaj możemy mówić o optymizmie dla kierowców, który wlewamy w serca, ponieważ prognozy są jednoznacznie spadkowe dla wszystkich typów paliw. W przypadku benzyny 95-oktanowej ceny w najbliższym tygodniu ulokują się w przedziale między 6,49 a 6,62. W przypadku diesla ceny z przedziału 7,64-7,81 będą obowiązujące. Natomiast dla autogazu ceny nie będą się specjalnie różnić od bieżących. Przedział 2,96-3,05 będzie tym, w którym znajdzie się większość stacji na polskim rynku.